Witam Państwa. Dziś moim gościem jest pan Michał Kowalczuk, organizator koszalińskiego klubu Koder Dojo. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam Państwa. No właśnie, co to takiego jest Koder Dojo? Koder Dojo to jest zlepek dwóch słów. Koder od razu się kojarzy z kodowaniem, programowaniem, a dojo jest to miejsce praktykowania sztuk walki, więc połączenie tych dwóch słów daje nam opis takiego miejsca, w którym będziemy praktykować sztukę programowania. Czyli jak to wygląda w praktyce? Wczoraj miało miejsce pierwsze nasze zajęcia. Zaprosiliśmy na nie dzieci, młodzież oraz ich rodziców. Omówiliśmy i przedstawiliśmy samą ideę Koder Dojo oraz zrobiliśmy takie zajęcie pokazowe. Można było nauczyć się programowania prostymi schematami blokowymi dla najmłodszych dzieci. Była też zabawka typu robot programowalny albo za pomocą pilota, bądź samemu można było go zaprogramować. Możliwości jest bardzo wiele. No właśnie, skąd w ogóle przybył Koder Dojo do Polski? Skąd się wzięło? Koder Dojo jest to inicjatywa ogólnoświatowa. Pierwsze takie kółko programowania zostało założone w Irlandii w 2011 roku. Po dwóch latach przyszło do nas do Polski. W małym miasteczku Zambrowie powstało pierwsze. Tam też Kamil Siko założył fundację. I dosłownie po trzech latach mamy teraz około 16, a niedługo będzie 20 takich klubów programowania w całej Polsce. Wczorajsze zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem, czyli można powiedzieć, że idea trafiona w dziesiątkę. Mam nadzieję, że tak, że będzie chętnych jeszcze więcej. Dla jakich dzieci przeznaczone są takie zajęcia? Formuła Koder Dojo jest otwarta na najmłodszych, młodzież, tak naprawdę też rodziców. Są miejsca w Polsce, gdzie dzieci przychodzą nawet z dziadkami, którzy siedzą razem z nimi i się uczą, więc jest to bardzo otwarta formuła. Mamy pomysły i dla najmłodszych, i dla starszych. To wczoraj najmłodsze dziecko ile miało lat? Nie pytałem się dokładnie wszystkich, ale tak na moje oko około 6-7 lat było najmłodsze dziecko. A najstarsze, no to był chyba licealista, więc... Sześciolatek jest w stanie nauczyć się programowania? Są już dzisiaj narzędzia pomagające uczyć się nie tyle co może programowania, jakiegoś takiego sposobu myślenia algorytmicznego, logicznego już dla dzieci, które nawet nie umieją czytać. Są odpowiednie właśnie narzędzia, które są bezpłatne, dostępne z poziomu przeglądarki i te najmłodsze dzieci mogą już jakieś proste schematy blokowe na zasadzie przeciągnij, upuść już jakieś swoje pierwsze, nazwijmy to w cudzysłowie, programowanie uprawiać. No właśnie, jeżeli na takie zajęcia przyjdzie sześciolatek i szesnastolatek, jak te zajęcia pogodzić, tu sześciolatek, tu szesnastolatek. Też miałem na początku, jak się spotkałem z tą ideą, problem, żeby zrozumieć tą ideę, dlatego wybrałem się do poznańskiego Koder Dojo, które istnieje już chyba, też było jednym z pierwszych, około trzech lat i rzeczywiście na te zajęcia przyszły najmłodsze dzieci, początki podstawówki razem z rodzicami oraz licealiści i Koder Dojo pozwala na połączenie tak szerokiej jakby grona uczestników o różnym przedziale wiekowym ze względu na swoją formułę. Ta formuła jest inna niż tą, którą znamy jakby ze szkoły. Nie są to typowe lekcje, typowe wykłady bądź warsztaty. My w Koder Dojo chcemy stworzyć miejsce, które jest przyjazne programowaniu. Przede wszystkim panuje tam fajna atmosfera. Są osoby dorosłe, które będą w stanie pokierować, pokazać narzędzia, dać jakąś ofertę tym dzieciom, a tak naprawdę chodzi o to, żeby dzieci bądź wspólnie z rówieśnikami w grupie albo nawet z rodzicami tworzyły swoje własne projekty. Lekcje programowania zaczynają się już w szkole podstawowej, czyli świat się zmienia, idziemy do przodu. No tak, widzimy jak wygląda nasz świat i w jakim kierunku dąży. Są szacunki, że w 2020 roku w Unii Europejskiej będzie brakowało około miliona osób z kwalifikacjami technicznymi, więc jakby to jest chyba ten kierunek, że trzeba od najmłodszych lat już te umiejętności zdobywać. No i dzieci chyba się tym rzeczywiście interesują, już najmłodsze dzieci. Zgadza się. Widać to było po wczorajszej frekwencji, też po uśmiechach tych dzieci oraz tak naprawdę ich rodziców, bo jakby ten czas, który pewnie dzieci zwykle spędzają przy komputerze na graniu, będą mogli na naszych zajęciach spędzić tworząc własne gry. No właśnie, uczestnicy Koder Dojo nazywani są małymi hakerami. No haker nie kojarzy się, to nie jest takie pozytywne słowo. Dlaczego hakerami? Tak, to słowo w naszym kraju, czy ogólnie na świecie, może na świecie jest trochę inaczej, ale u nas się kojarzy
pejoratywnie, bo od razu mamy tutaj widok człowieka w kominiarce, który gdzieś tam z laptopem wlamuje się albo na nasze konto, nie daj Boże. Chodzi nam o tutaj inne hakerstwo, takie jak na przykład znamy, czy bardziej rodzice tych dzieci znają, Adam Słodowy bądź MacGyver, czyli człowiek, który widzi problem i potrafi od razu go rozwiązać albo próbuje go rozwiązać i lubi rozwiązywać problemy. Czego jeszcze będzie można się nauczyć na zajęciach? Nasza jakby formuła i oferta jest tak naprawdę, będzie otwarta na to, co będą dzieci chciały robić. Wśród naszych mentorów są osoby, są programiści, ale są też osoby hobbystycznie związane z nowymi technologiami, więc jeżeli ktoś będzie chciał się nauczyć tworzyć w swoją własną stronę internetową, jak najbardziej. Jeżeli ktoś będzie chciał właśnie uczyć się jakiegoś języka programowania, których mamy bardzo wiele, też będziemy mogli pomóc. Są też rozwiązania, na przykład programowalne płytki albo roboty, które za pomocą właśnie odpowiednich komend można samemu zaprogramować. Więc chcemy też, żeby to był jakby szeroki wachlarz tych zainteresowań. Też coś z grafiką 3D, z drukiem 3D, stworzeniem muzyki. Więc to jest wszystko tak naprawdę, jakie będą wymagania i potrzeby dzieci, ale też jakby możliwości mentorów. Tak to będzie wyglądać. No właśnie, przybliżmy jeszcze, kto uczy te dzieci, kto jest mentorem? Mentorem może zostać każdy. Serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej rzeszy. Kwalifikacje programistyczne są mile widziane, ale nie są potrzebne. Przypomnę tylko, że właśnie założyciel pierwszego Coder Dojo w Polsce z wykształcenia jest psychologiem, a spodobała mi się ta idea, więc postanowił ją wcielić w życie. Tak samo ja nie jestem z wykształcenia programistą, uprawiam to hobbystycznie. Są wśród nas programiści, testerzy, nauczyciele informatyki, więc tak naprawdę zasada jest jedna. Jeżeli masz jakikolwiek kontakt z nowymi technologiami, chciałbyś się podzielić tą informacją z dziećmi, to zapraszamy. Pierwsze zajęcia się już odbyły, kiedy kolejne? Pierwsze zajęcia się tak odbyły. W Parku Technologicznym dzięki uprzejmości udostępnił nam swoją salę konferencyjną. Zajęcia będę miał cykl co dwutygodniowy w tym roku. Zastanawiamy się może w przyszłym roku szkolnym co tydzień. No to jak się zapisać na te zajęcia i że trzeba się zapisywać? Zajęcia mają formę otwartą. Jest to jakby klub miłośników, więc klub zainteresowania. Nie obowiązują zapisy. Można śledzić informacje o naszej działalności na naszej grupie Coder Dojo Koszalin na Facebooku i tam będziemy podawać informacje o godzinie i terminie kolejnych zajęć. I tak naprawdę można po prostu przyjść do Parku Technologicznego na pierwsze piętro, jak będą zajęcia. I czy trzeba coś mieć ze sobą, coś przynieść? Tak, ponieważ ta inicjatywa jest samo utrzymującą się inicjatywą. Dzieci przychodzą za darmo, my jako wolontariusze pracujemy, więc nie bierzemy za to wynagrodzenia, więc nie możemy sobie pozwolić na zakup sprzętu, więc panuje tu jakby w Coder Dojo taka zasada BYOD, czyli bring your own device, czy przynieść swojego laptopa. Oczywiście, jeżeli to będzie problem dla kogoś, to jesteśmy w stanie swój udostępnić na przykład, ale po wczorajszych zajęciach widać było, że każdy miał ten swój komputer. Ale czy ten komputer musi mieć właśnie jakieś specjalne oprogramowanie? Nie, wystarczy komputer z dostępem do przeglądarki i możliwością podłączenia się do sieci Wi-Fi, bo większość narzędzi właśnie istnieje już w przeglądarce, w internecie i z tego można z łatwością korzystać. A jak wyglądają takie zajęcia? Rozumiem, że dzieci uczą się programowania, a rodzice? Dla najmłodszych rodziców, czy jakby zachęcamy rodziców najmłodszych dzieci, żeby przychodzili i zostawali z nimi, bo jednak żeby czuły te dzieci wsparcie tych rodziców i też żeby też wiedziały, co te dzieci robią. Na pewno takim dziecko, które może się pochwalić swojemu rodzicowi swoją pierwszą grą, jest na pewno ważne. I ze względów logistycznych rodzic dla nas też jest jakby taką cenną osobą wśród, może też naprawdę widziałem wczoraj duże zainteresowanie rodziców, więc może za jakiś czas ci rodzice staną się mentorami. No właśnie, bo rodzice chyba też mogą czegoś się nauczyć. Jak najbardziej. Ja bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Michał Kowalczuk, organizator koszalińskiego klubu Coder Dojo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.